Dzień dobry. Nazywam się Sylwester Kulej, tylko przypominam wam, że od dziś do końca życia razem ze mną będziecie wygrywać, bo ja już wygrałem i też wygraliście. A teraz, kontynuując mój projekt, pokażę wam dlaczego. Z tego co patrzałem, to tak, jutro mamy na spokojnie poniedziałeczek, prawda? Poniedziałeczek, 30 stycznia. Jutro chyba. Albo zapomniałem datę, tak? 2017. 2017. Film wrzuciłem jakoś chwilę przed urodzinami córki, ale na pewno pojawił się w sieci przed 23. Prezent. To dla mojej córki. I to jest mój pomnik i moja pamiątka. A od tego momentu odzyskałem życie, bo w końcu miałem, kiedy zrozumiałem... A! Właśnie. To jest dynamika. A, dobra. To zacznijmy od początku w sumie właściwie, bo ja mam tyle do powiedzenia, że... Że się kręcę dookoła. I tak. Jako, że postanowiłem zrealizować wszystkie swoje marzenia za jednym razem, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności, które nabyłem w życiu, o których wy nie wiecie, bo wy mnie nie znacie, bo kiedy wy pracowaliście, biegaliście, zarabialiście pieniądze i mieliście swoje cele i marzenia, to ja w tym czasie zwiedzałem, podróżowałem, zdobywałem wiedzę, właśnie w wirtualnej rzeczywistości, w internecie, właśnie poprzez różne gry społecznościowe tak samo, poprzez właśnie różne społeczności, poprzez różne portale, gdzie wiedza jest po prostu powszechna, darmowa i dostępna. I każdy z was miał szansę się tak naprawdę edukować, ale żaden z was jakby... Aż każdy z was sobie tam miał swoje jakieś tam cele, marzenia, jeden więcej, drugi mniej, jeden jest tam politykiem, drugi ktoś tam, trzeci coś tam. Każdy sobie coś tam robi, jakoś żyje. A że ja mam 27 lat i jestem młody i czuję się świetnie, zdrowy, wspaniale, nigdy nie czułem się lepiej. Do tego odzyskałem zdrowie, bezpieczeństwo i spokój, to jest najważniejsze. I delikatna modyfikacja planów, nie? Bo byliśmy w Warszawie, tam była Warszawa, ale teraz relokacja, bo jesteśmy gdzie? W Mysłowicach. Mysłowice, super. Czyli Śląsk. Jako, że zmieniły się pewne zmienne i okazało się, że historia mojego życia sprowadza mnie do domu. Do mojego domu. To teraz ja wam pokażę, co ja robię w moim domu. Skoro ja jestem w moim domu, a założyłem swoją bezpieczną przestrzeń, bo tam wam zostawiłem mój pomnik i moją wizytówkę, której nie jesteście w stanie rozczytać, bo nie macie wiedzy, to ja wam pokażę, co się dzieje. W tym momencie wróciłem do domu, więc zmieniłem swoje plany jako strateg i generał, a że planuję troszeczkę dużo ruchów do przodu, to wyjaśnię wam, jakie czynniki biorę pod uwagę, bo jako że moja fundacja od początku swojego istnienia, od kiedy ukończyłem swój projekt sam, o czym was poinformowałem właśnie tym filmem pierwszym, bo to jest dzieło kompletne mojego życia, suma moich doświadczeń. O, to jest moja osoba, to jest to, kim ja jestem i kim się dzięki wam stałem. Dziękuję wam, jesteście zajebiści, bo dziś do końca życia będziemy wygrywać i będzie super. Przede wszystkim, jako że zawsze chciałem właśnie moje marzenia, pragnienia, całe życie podążałem za wartościami, ideałami. I właśnie ta wirtualna rzeczywistość, to jest piękne. Bo kiedy wy tutaj goniliście się i zarabialiście tam pieniądze i tak dalej, mieliście te swoje małe intrygi, że tak powiem, to ja tam uczestniczyłem w takich dużych intrygach, gdzie właśnie, nie wiesz, jak gramy w karty, to w kartach mamy paru graczy, prawda? Tam kilkunastu, może coś tam, tak? Ale w internecie przebijasz się przez całą sieć, przez całą społeczność, przez cały internet. Rozumiesz? Wchodzisz do gry i musisz pokonać, żeby wygrać, żeby być najlepszym, musisz pokonać 1000 graczy. No i te 1000 graczy jakoś trzeba pokonać. I każdy wchodzi, rozumiesz? Zaczyna ten poziom 0, dołączasz do gry, jesteś. Jakby ich pokonać. No i grając, zdobywasz doświadczenie i przez kolejne gry możesz zdobywać kolejne doświadczenia. A przez to, że gry są bardzo łatwą formą, która jest, którą idzie w prosty sposób stworzyć i jest ciekawa, bo jeśli chodzi o treści, treści cyfrowe, które do tej pory my tworzyliśmy, prawda? Bo tworzyliśmy gry, filmy,
No wszystko, co nie było potrzebne, mamy wszystkie narzędzia, które są do tego niezbędne, żeby tworzyć dowolne światy, dowolne środowiska, dowolne miejsca, dowolne ogółem, żeby się połączyć jako społeczność i zacząć ze sobą więcej rozmawiać, bo im więcej my będziemy ze sobą rozmawiać jako ludzie po prostu, to dzięki temu będziemy w stanie się zrozumieć na świecie bardziej, bo i poznać i ten, bo pomimo tego, że ktoś tam, no, cudzysłów mądre Niemcy, które próbowały naprawić szkody po wojnie i pokazać się z dobrej strony, stworzyły swoją Unię Europejską i troszeczkę im to nie wyszło, ja znalazłem inny sposób, jak to poprawić. Jako, że udało mi się wyrwać od waszych systemów i jako bezpieczną swoją przestrzeń wziąć wirtualną rzeczywistość, wziąłem to z uwagi na to, że w ubiegłym roku było sporo dziwnych paradoksów, że tak powiem, więc to był idealny czas, żebym ja zaistniał tym jednym filmem i faktycznie to wziął. Jako, że w Polsce powstało te Królestwo Kabuto, które jest ambasadą, jako, że Trump wygrał na świecie, co jest w Ameryce, co jest też fajnym zagraniem, a Putinowi w końcu mogłem utrzeć nosa. I taki jestem. Od tego momentu do końca życia to ja będę odpowiadał za moje życie. Co więcej, będę pilnował bezpieczeństwa mojej córki, a przez to, że ja w tym momencie z moją córką nie mieszkam, bo mam duży projekt, który muszę zrealizować i dokończyć, żeby zaczął działać w pełni. Także w odpowiednim momencie wybiorę się na pewno na wakacje i zrekompensuję jej ten czas, którym teraz zarabiam pieniążki. Bo żeby do was dotrzeć, to nie wystarczy wiedza. Bo wiedza to było za mało, bo pomimo tego, że ja starałem się wam przekazać to, że ja mam wiedzę i chciałem wam i mówiłem wam, jak coś można zrobić lepiej albo jak coś można poprawić, to wy całe życie nie chcieliście mnie słuchać tu na ziemi. Tu na ziemi mnie nie słuchaliście. I twierdziliście, że nie wiem, nic nie umiem, nic nie robię, albo jestem dziwny, właśnie jakiś taki... A ja byłem graczem, który wchodził sobie do swojego środowiska, swoich gier, swoich społeczności, swojej wirtualnej przestrzeni, gdzie mógł się porozumiewać z różnymi osobami na świecie, które zdobyły różne doświadczenia, które spotkały różne rzeczy w życiu, gdzie jednak ten punkt widzenia jeszcze miałem okazję popodróżować i historię mojego życia, właśnie tak mówię, mój pomnik, bo to jest mój projekt autorski i dlatego jest najlepszy na świecie, bo lepszego nie było i już nie będzie. Żartowałem. Dzięki wam i mojemu projektowi. Razem będziemy mogli odbudować troszeczkę tutaj naszą przestrzeń. Jako, że w tym momencie, tak jak wam powiedziałem, dynamika rozwoju jest istotna, a ja ściągnąłem wszystkie nisze świata i będę przepuszczał je przez jedną osobę, czyli moją osobę i te pieniążki tutaj rozdawał na miejscu. Jestem w Wysowicach i interesuje mnie w pierwszej kolejności region Śląska. Jako, że chcę nie działać niezależnie, zgodnie z zasadami mojej gry, niezależnie od mediów, dlatego proszę media o niegnębienie mojej rodziny, bo to jest najważniejsze. Mają się do mnie w ogóle nie zbliżać, a jak cokolwiek się zbliży, to za chwilę wezmę i tak załatwię ochronę i was usunę. Bo nie możecie gnębić po prostu zwykłych ludzi swoimi jakimiś prasowymi plotkami i dziennikarskim bełkotem, szeptem opłacanym przez korporacje z zachodu, bo to mi się nie podoba. Jako, że w Polsce sytuacja jest z mojego punktu widzenia zajebiście niestabilna, to jest raz, bo to jest Polska, a dwa, na świecie sytuacja jest jeszcze bardziej zajebiście niestabilna tak naprawdę. A biorąc pod uwagę, że mój projekt jest globalny i ma na za celu tak naprawdę tylko jedno przede wszystkim. Zabezpieczyć mnie, moją córkę, moją wiedzę i moje umiejętności. Bo cokolwiek się nie wydarzy później, ktokolwiek z was nie spróbuje mnie zaatakować, to każdą przeszkodę, którą wy mi rzucicie pod nogi, to jest takie wyzwanie dla mnie, rozumiecie? Jako dla gracza, bo ja jestem profesjonalnym graczem, więc każdy wasz ruch, jakikolwiek nie... Aha, jaki... Tak, dokładnie. Każdy wasz ruch, niezależnie co wy zdecydujecie się zrobić, co będziecie robić, ja i tak będę dalej działał w skali globalnej. A że ja działam w skali globalnej, a wy zajmujecie się jakimiś tam innymi rzeczami na ziemi, to ja uznałem, właśnie znalazłem ten jeden punkt, że YouTube będzie tym elementem przekazu,
gdzie ja będę mógł się z wami dzielić moimi projektami i tym, czym ja się zajmuję. Jako że fundacja to jest mój pierwszy i ostatni projekt, który potrzebowałem, żeby zaistnieć w świecie publicznym, bo to o to tutaj w sumie też chodziło, to też chodziło o to, żeby pokazać moją wiedzę i umiejętności na starcie, pokazać, kim jestem i załatwić wiele spraw za jednym razem, po prostu, jakby wszystkie marzenia, wszystko, pach, moje. I od kiedy mam to, jest to moja wizytówka w sieci, i ona sobie już krąży, na razie sobie jakąś tam liczbę nabiła tam. Widziałem, że po 3000, a pamiętajcie, że byłem sam i byłem w dość trudnej sytuacji, zarówno finansowej, jak i można powiedzieć psychicznej, bo wy próbowaliście mi wmówić, że ja jestem wariatem tylko dlatego, że mój projekt jest bardzo duży i was przerasta i wy go nie rozumiecie. Więc jakby ciężko było nam się dogadać. Jako że mój czas jest cenny, a każda złotówka, którą posiadam w tym roku, do końca roku zamieni się co najmniej w milion, jak nie dużo więcej, bo ja na bieżąco sobie mogę prognozować i ustawiać kolejne cele i będzie mi łatwiej podawać konkretne informacje, to też będą się pojawiać kolejne materiały. Jako że jestem ekspertem i mam wiedzę z wielu dziedzin, to tych kanałów będzie tak naprawdę kilka, bo mój projekt jest przede wszystkim skierowany do społeczeństwa. Jako że ja jako gracz Zajc grałem te 12 lat aktywnie, a zawsze grałem po to, żeby osiągać wyniki, a żeby osiągać wyniki samemu nie można się przebić. Żeby wygrać cokolwiek, trzeba mieć silną drużynę. Zawsze poszukiwałem w życiu silnej drużyny, która będzie mnie wspierała i razem ze mną będzie wygrywała dalej kolejne cele, bo to jest proste. Bo jak wiemy, co mamy robić, jeśli grupą kieruje odpowiednia osoba wspierana przez inne osoby i razem działamy dla tego samego celu, bo to jest nasze marzenie i nasz cel i my tego chcemy, rozumiecie? A do tego my gramy i o to walczymy właściwie własnymi rękami. Zobaczcie, wirtualna rzeczywistość stała się rzeczywistością prawdziwą. To chciałem wam przekazać pierwszym filmem, że ten świat, który jest w tym momencie, jest po prostu niebezpieczny przede wszystkim. Społeczeństwo jest niebezpieczne, jest skierowane przez wielu ludzi, maniaków, wariatów. Nie znam ich, jakby nie mam pojęcia, kim oni są. O niektórych coś wiem, o niektórych coś poczytałem, dowiedziałem się i tak dalej. Ale zdobyłem wystarczająco dużo informacji, żeby móc stworzyć moją pierwszą grę i pokazać wam, kim jestem. Bo moja pierwsza gra do końca życia będzie opłacana przez zachodnie korporacje, czyli YouTube. I widzicie? Bo wy nie musicie robić nic. Nic nie musicie robić. Nie musicie zupełnie nic. Dlatego to takie proste. A ja nie muszę was słuchać. I to jest najbardziej zajebiste. Bo jako że ja jestem światowej klasy ekspertem, a wy w tym momencie jesteście tylko jedną kropeczką, dosłownie jedną, a ja jestem sam, który postanowił, to jestem ja taki oludek, który postanowił wziąć pod opiekę planetę. To jest Ziemia. Jako że ja działam w sieci wyłącznie i działam wyłącznie informacyjnie, to przez to, że moja symetria działa, to po prostu komunikujemy się z ludźmi i rozmawiamy. I nic więcej, rozmawiamy ze sobą, bo dzięki temu, że ta przestrzeń powstaje i ona jest bezpieczna, jest zabezpieczona przeze mnie, to do tej przestrzeni nie ma już dostępu, nie mają dostępu tak media. Bom. Polityka. Nie wpierdalać się, chyba że chcecie porozmawiać i zmienić coś na lepsze. I w skali tak. Jako że działam w tym momencie w Mysłowicach i skupiam się na tym rejonie i pieniądze będę przepuszczał w tym rejonie, jednak z każdym kolejnym dniem, otrzymując kolejne informacje,
jestem w stanie tworzyć kolejne plany i kolejne strategie i rozwijać kolejne scenariusze, czyli tworzyć kolejne filmy i informować Was o kolejnych postępach. Jako że dynamika rozwoju jest duża, bo ja trafiam do dość dużej społeczności, bo trafiam i do graczy, i do zwykłych ludzi, bo działam wyłącznie prospołecznie, bo chciałem Wam tylko powiedzieć tyle, że jako osoba z bardzo dużą wiedzą przestraszyłem się, jaką wiedzę posiadłem i ile jestem w stanie zrobić sam, bez pieniędzy, bezrobotny, zmęczony. To porażka, nie? Tego człowieka widzieliście? Zajebiście to ogarnie. Ten pierwszy film, jak miał okazję powiedzieć coś światu, taki challenge do świata, co byś powiedział? Ja ci powiem tak, jako że, bo ja się teraz znowu zakręciłem, bo myślę o wielu sprawach, a lubię przerost treści nad formą i przygotowałem się na ten cały hejt, śmiech i tak dalej, możecie się śmiechać, hichać. Tak jak powiedziałem, dziś ze mnie, jutro ze mną, bo cokolwiek nie zrobicie, ja będę sobie działał dalej, bo to takie proste. A do tego jeszcze dzisiaj dostałem coś fajnego. Pokażę Wam, spróbuję Wam to pokazać, coś pięknego. To jest, słuchajcie, magazyn Wiedza i Życie, nie wiem kto to ten pisze, ale to jest luty 2017. Luty 2017 kosztuje 7 zł 99 groszy. I zdecydowanie polecam Wam na wstępie. Bo dzięki temu czasopismowi dowiecie się, każdy z Was się dowie, to Wam przybliżę, żeby Wam to pokazać, bo to ja zdecydowanie polecam. To polecam, rozumiecie? To dowiecie się bardzo czegoś ciekawego dzięki temu. Bo tutaj się dowiadujecie, że coś takiego. Bóg w mózgu. Nowy wirtualny świat. I wiecie co? I tutaj jest takie fajne, właściwie streszczenie napisane przez, ja tu muszę, nie wiem czy mogę pochwalić, czy nie, bo powiem, że nie czytałem. Znaczy pochwalę, bo to właśnie edukacja, informacja i to jest najważniejsze. Pan Marcin Binkowski, nie wiem jaką mam wiedzę, nie znam, ale na pewno polecam magazyn, cokolwiek by się nie wydarzyło. Za chwilę pewnie stworzę sam kolejny, którym będę Was informował i właśnie edukował przez, zarówno przez czasopisma, przez gry komputerowe, przez całe społeczeństwo, przez szereg różnych aplikacji, które stworzę, przez szereg różnych inwestycji i przez miliony miejsc pracy, które i tak tutaj powstaną, czy Wy tego chcecie, czy nie. Bo choć Wy nie akceptujecie dzisiaj mojej formy i nie rozumiecie tego, co ja mówię, to z każdym dniem moje słowo staje się cenniejsze, a dzięki temu, że odpalam działalność gospodarczą, która sfinansuje mi zakup helmu do wirtualnej rzeczywistości i ja do końca życia mogę się dzielić wiedzą z całym światem i robić co chcę, nie muszę Was słuchać i siedzieć sobie wygodnie w domu i pracować zdalnie, myśleć globalnie, bo to takie proste. Rozumiecie? Ja w tym momencie otrzymałem kontrolę nad przebiegiem historii. Nie wiem, ile osób z Was miało okazję coś takiego przeżyć, ale pewne osoby tworzą historię. I przez to, że mój pierwszy film zaistniał, ja widzę Waszą przyszłość troszeczkę inaczej, bardziej... Właśnie, przez to, że ja patrzę na całą planetę, a Was jest dużo i do tego mnie nie słuchacie i nie doceniacie i próbujecie mi wmówić, że jestem wariatem, to przez to właśnie ta... przez to utrudniacie mi właściwie moją pracę. Ale to już i tak nie ma znaczenia, bo przez to, że odzyskałem spokój, miałem trochę czasu, ułożyłem kolejne plany, jestem na wszystko zabezpieczony. Teraz tak. Jako, że byłem w urzędzie, prawda, tak jak Wam wspominałem, i wiem, że mam czas na złożenie tego projektu do 22 lutego. Do tego czasu muszę złożyć projekt, to jest ważne. Czyli 22 lutego, bo to jest proste. Tak? Czyli ja muszę tutaj wynająć jedną osobę, której powiem, czym się zajmuję, a ona mi to po prostu napisze. Prawda? I ja nie muszę, nie wiem, ja będę mówił, bo to jest moja forma wypowiedzi. Dynamicznie, rozumiesz? Kurwa, trzeba działać, zapierdalać, bo inaczej nic się nie zrobi. Dynamika rozwoju
jest właśnie tym istotnym elementem mojej strategii, który przebija was wszystkich, bo nie dość, że działam na skalę globalną, to jeszcze dynamicznie to rozwijam od dołu, czyli tutaj lokalnie, gdzie wszyscy to zaczną odczuwać dosłownie, bo tam, gdzie ja nie pójdę, tam, gdzie ja nie pierdnę, to po prostu będzie rosła technologia, innowacja i inne lepsze życie, tak? Także jakby wy od dziś do końca życia będziecie mieć tylko wybór, że albo będziecie grać ze mną w moje gry, będziecie mogli ze mną je rozwijać, ze mną tworzyć. Będziecie mogli być bogami. Każdy z was. Każdy z was będzie mógł być Bogiem i tworzyć tysiące światów. Każdy z was będzie Bogiem, który będzie mógł podbijać tysiące światów. A skoro ja sam w wieku 27 lat zgarnąłem wszystko jednym filmem, rozumiecie? Wszystkie wasze narzędzia, które stworzyliście, bo to takie proste i dla gracza. I tylko dlatego, że jestem graczem, jestem profesjonalnym graczem, nie załamałem się, skończyłem swój projekt i dzięki temu wygrałem. I ja, i wy. A żebyście mogli zrozumieć dynamikę rozwoju mojego umysłu, to ja z każdym kolejnym dniem, od dziś do końca życia, mogę się uczyć przede wszystkim. Od dziś do końca życia mogę rozmawiać z kim chcę, kiedy chcę, gdzie chcę i kiedy chcę. Po prostu rozmawiać. Rozumiesz to? Ja mogę podróżować po świecie. Ja mogę założyć studio gier komputerowych. Ja mogę odbudować Mysłowice, ulice, wszystko, domy, mieszkania. Rozumiesz? Bo ja będę miał ogromną liczbę pieniędzy w niedługim czasie. Bo ja to zaplanowałem, bo ja wiem, że to się wydarzy. Bo cokolwiek wy nie zrobicie, dzięki temu, że ja zostawiłem wizytówkę i działam dalej i rozmawiam z kolejnymi osobami, robię co chcę. A wy, oglądając ten przekaz, jesteście w mojej przeszłości, bo jesteście ileś kroków za mną. Jako że ja jestem liderem, który się porusza w wirtualnej rzeczywistości i który tam kieruje grupą i prowadzi ją do zwycięstwa i zawsze był nastawiony na swoje marzenia i wyniki, które realizował, nara, rozumiesz? To jest mój challenge do świata, tak? Jeśli chcesz, chodź do mojej wirtualnej rzeczywistości i mnie pokonaj, bo tutaj nazwałem się Bogiem. Ale tu na ziemi mnie zostaw w spokoju, bo ja tu chcę po prostu tylko żyć, rozmawiać, podróżować, zwiedzać świat i rozmawiać z ludźmi i dawać im pieniądze i pokazywać i dzielić się wiedzą. Tylko pokazywać, jak to robić lepiej, tylko po to, żeby było bezpieczniej dla wszystkich, żebyśmy mieli społeczeństwo przede wszystkim, jako że działamy w Polsce, bo to, że działam teraz tutaj, to jest tylko na zachętę, że tak powiem wam, że rzuciłem, bo to jest jeden z scenariuszy. A że działam dalej sam, to kontynuuję to w swój magiczny sposób, kreując kolejne światy. I wygląda to w ten sposób. Teraz tak, Mysłowice, Polska cała. Jeśli chodzi o Polskę, to przy aktualnych prognozach, to ja stawiam już co najmniej przy tych liczbach, wiedzy i informacjach, które otrzymałem, 1 000 000 nowych miejsc pracy, choćbyście wy nie zrobili nic. A myślę, że ta liczba będzie grubsza, jeżeli wy do mnie dołączycie i zaczniecie razem ze mną budować nowy świat i nową rzeczywistość. I wystarczy to zrobić tylko w ten sposób, że zaczniecie ze mną rozmawiać i jakby życie stanie się prostsze, bo ja wam za chwilę bardzo dużo rzeczy, dam wam bardzo dużo odpowiedzi na wiele pytań, które wy nie znacie, bo ja wiem, jak poruszać się w tamtej sieci i zdobywać informacje. I dzięki temu, że ja sobie wiem, jak tam się poruszać i sobie zdobywać informacje, to jestem taką skuteczną maszynką informacyjną, która się chroni w tej sieci tak właściwie tylko po to, żebyście wy mnie nie skrzywdzili. A jako że jestem w tej sieci i docieram globalnie, plus działam społecznie, bo jestem w Mysłowicach, w moim miejscu rodzinnym, gdzie ludzie mnie znali, bo teraz tak, modyfikacja planów i to jest to, patrz. I ja teraz tak, idę do mojej szkoły, do podstawówki, idę do jednego gimnazjum, rozmawiam ze znajomymi, idę do mojego starego gimnazjum, idę do mojego technikum. Rozumiesz? Społeczność, ok? I teraz zobacz, od momentu, kiedy wrzuciłem ten film i nastawiłem się na to, że możecie się śmiać ze mną lub ze mnie, wszystko zgodnie z moim planem, zgodnie ze scenariuszem, po prostu, który ja zaprojektowałem, bo to takie proste. I pięknym filmem.
To jest piękne, to jest przerażające, nie? Wyobrażacie to sobie i teraz posłuchajcie to w drugą stronę, nie? Bo ja wiem, jakie to jest przerażające, jakie to jest proste, jakie to jest łatwe. I teraz wyobraźcie sobie, że gdyby ten jeden człowiek, miał pieniądze, to ile by ten jeden człowiek mógł stawać? A gdyby ten jeden człowiek miał inne cele? A gdyby on był kimś nieodpowiedzialnym? Bo ja dzisiaj patrząc na tą planetę, no to widzę tak. Dosłownie, no ludzie krzykają, ktoś się krzyczy, tu kłóci, tu tego, no chuj wie co się dzieje tak naprawdę, tak? Społeczeństwo jest ogłupiane przez kurwa zachodnie media. Merkel robi burdel wszędzie gdzie jest, tak naprawdę. Niemcy coś tam w ogóle tworzą, kreują swoją nową rzeszę. A mnie to chuj obchodzi tak naprawdę. Bo w tym momencie ja proszę was jako społeczeństwo polskie, żebyście się kurwa do chuja pana obudzili w końcu, bo się kurwa żrecie od tylu tysiącleci do wkurwia mnie to, wiecie? Bo ja mam 27 lat i ja to wiem, jakby i to jest proste, a wy to, nie wiem co wy, żaden z was próbowaliście jakoś ten, jakoś dogadać się nie szło przez tyle pokoleń, kurwa. Dobra, dzięki temu, że jesteśmy w moich czasach i ja mam sieć i znalazłem wszystkie odpowiedzi, a całe życie pożądałem tych odpowiedzi, znalazłem sposób, jak przejąć kontrolę nad biegiem życia planety, czyli pomimo tego, że nie mam pieniędzy ani wsparcia, sam jestem w stanie zmienić świat na lepsze. I dzięki temu, że zmieniłem swój świat na lepsze, bo dzielę się dzisiaj z wami informacjami o kolejnych postępach w moich realizacjach, to wy możecie się uczyć i nie nadganiać i cokolwiek wy nie zrobicie, i tak wrócicie do pierwszego filmu, bo pierwszy film powstał w oparciu o moje doświadczenia i o moją osobę, bo moja wizytówka to ja, bo moja fundacja to ja, bo moja osoba to ja, a każde kolejne działanie będzie po prostu zgodne z moją wyobraźnią, bo w tym momencie to zrobiłem. Od dziś do końca życia mogę nic nie robić, marzyć i tworzyć kolejne materiały i zapraszać was na kolejne wypowiedzi, a cokolwiek wy nie zrobicie, przez to, że ja mam tak wiele ciekawego do powiedzenia, to i tak ludzie z całego świata będą do mnie przychodzić. I cokolwiek się nie wydarzy, cokolwiek wy nie zrobicie, ja nawet jako bezrobotny za chwilę będę miał ogromną liczbę wyświetleń, a przez to, że będzie coraz większy szum w społeczności i będzie bardzo, bardzo, bardzo głośno, za chwilę będę we wszystkich telewizjach i wszędzie, o. I zaistnieję jako gwiazda na świecie. Hello! Jako, że całe życie zbierałem tą wiedzę, to jestem na to przygotowany, to jest przede wszystkim. Jako, że mój film został wypuszczony jeszcze, potrzebowałem to wypuścić wcześniej, przed urodzinami córki, tym bardziej, że, rozumiecie, zyskałem dodatkowe dni działania. A przez to, że byłem sam, to dalej nie byłem w bezpiecznej sytuacji i nie mogłem na spokojnie podejmować decyzji. A moje decyzje przede wszystkim opiewają o bezpieczeństwo. To jest najważniejsze, jeśli chodzi o moją fundację i o moje działania. Bezpieczeństwo. Ja gwarantuję bezpieczeństwo. Nie obchodzi mnie jeden chuj, kto rządzi w Polsce, kto rządzi kurwa w Brukseli, czy kto się gdzie tam na świecie napierdala, bo dzisiaj do końca życia z każdym kolejnym słowem będę stawał się bogatszy i zyskiwał tak naprawdę wpływy, czyli po prostu społeczeństwo. Bo ja tylko tego potrzebuję, mojego społeczeństwa. A dzięki temu, że ja będę się komunikował ze społeczeństwem i będę szukał talentów, gwiazd, starów i tak dalej, potrzebuję wszystkich. Zapraszam wszystkich do współpracy. Ktokolwiek do mnie nie przyjdzie, ja mu powiem, jak ma robić to, co robi, tylko w chuj lepiej, efektywniej i zgodnie z ekologicznymi, innowacyjnymi pomysłami, które na bieżąco wspieram. Do tego będę wam dawał te pieniądze, bo to jest proste, bo mnie na chuj mnie pieniądze, jak zdobyłem wszystko jednym filmem, zrozumcie to. I dlatego czuję się taki pewny siebie, bo wiem to, co robię, więc jakbyście wiedzieli, co wy robicie, znaczy wy wiecie, no. Chodzicie do pracy, robi jedni do pracy, inni polityka, inni siedzą w domu i oglądają ukrytą prawdę, czy inne chuje muje, kurwa, bo tak tym jesteście omamiani jako społeczeństwo, no to sorry, no za to, że jedna osoba zdobyła wiedzę, żeby wam pomóc i do tego chce wam pomóc, wy mnie kopiecie, no to jakoś tak
Słabiutko, słabiutko. Co nie zmienia faktu, że jestem silną osobą, bo całe życie mnie kopaliście, więc każdy kolejny kopniak, tak jak powiedziałem, teraz to już przygotowany ciach, fundament, kolejna inwestycja. Jedziemy do przodu, bo to jest dynamika rozwoju. A Polska w tym roku zacznie zapierdalać. Choćbyście wy nie zrobili nic. Choćby każdy z was to wychichrał, wyśmiał ich i sobie usiadł. A teraz wam coś jeszcze pokażę. Ja nie miałem pieniędzy, a ten... Najważniejsze, w urzędzie pracy mi powiedzieli, że no skoro ja jeszcze nie zarabiam tym YouTube'em, bo nie zarabiam, bo ja jestem bezrobotny, dopiero skończyłem szkołę, zaczynam się przygotowywać, wiecie, studium, muszę odpalić tego, tamtego, siamtego, chuj roboty, no wiecie. Fundacja od pół roku, to i tak, bo to tak i tak do tego celu zmierzamy. Działalność gospodarcza będę miał od 22 lutego i od tego momentu mam wolne ręce. Rozumiecie? Ja działam jako po prostu przedsiębiorca. Bo ja zakładam po prostu firmę, która się nazywa symetria.space. I moja firma całe życie będzie wspierała moją fundację i rozwój tej fundacji i cele zgodne z tą fundacją. I będę przez dynamikę rozwoju wspierał zarówno tak. Jeśli chodzi o moją fundację, zobaczcie, symetria. Moja przestrzeń tutaj na symetrię, prawda? Cokolwiek wy nie zrobicie, nawet jakbyście coś w tym momencie zrobili mi dosłownie cokolwiek, jakby ktoś z was mnie kopnął, uderzył, skaleczył, zabił, zaatakował, nie wiem, cokolwiek, to internet i tak nie zapomina. I przez to, że internet nie zapomina, to kiedykolwiek, ktokolwiek, gdziekolwiek dojdzie do mojego przekazu i zrozumie, że ja tak naprawdę niosę i tylko i wyłącznie jestem najlepszym, jednym z lepszych, nie wiem, najlepszym graczem, teraz już tak, w sumie tak, najlepszym, bo trzeba to powiedzieć, tak, bo jestem Bogiem, uzgadniam wszystko za jednym razem. Jestem najlepszym graczem w wirtualnej rzeczywistości, który wygrał wszystko, to jest raz. Jestem najlepszym generałem, bo zaplanował strategię na 50 lat do przodu, gdzie jego gra się skończyła, wykorzystując tylko możliwości rozwoju na ziemi. A teraz zobacz, dynamika rozwoju. Skoro ja mogłem to rozwinąć przez 50 lat od ziemi, jakby bo wy mnie nie znaliście, a ja i tak mogłem działać, bo ja mam wiedzę. Teraz zobacz, pomnóż to przez dynamikę kolejnych wypowiedzi moich, pomnóż to przez dynamikę mojej działalności, działalność, pomnóż to przez dynamikę wszystkich osób, które zderzą się z moją wizytową gdziekolwiek, kiedykolwiek, kiedykolwiek, cokolwiek się nie wydarzy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego mam pewną gwarancję, że świat i tak gdzieś tam kiedyś się pojedna. Cokolwiek się nie wydarzy, bo normalne osoby, normalne zdrowe społeczeństwo, normalny zdrowy obywatel świata powinien nie tylko patrzeć na siebie, ale również na otaczającego osoby, tak żebyśmy my mogli przyjaźnie podróżować po świecie, a moja fundacja całe życie będzie wam ułatwiać właśnie podróże, relokacje i tak dalej. Będę wam opłacał wakacje i przez to, że tworzę sobie aplikację, dzięki której będziemy mogli się w końcu skutecznie porozumiewać, bo jestem sam, a wy jesteście całą planetą, dlatego muszę stworzyć jeszcze to jedno narzędzie do komunikacji, czyli aplikację. To ta, od momentu, kiedy ta aplikacja już powstanie, to tam właściwie będę mógł na spokojnie rzucać wam kolejne pytania, zagadnienia, rozwiązania, które będziecie mogli między sobą ewentualnie debatować i tak dalej. I na podstawie waszych jakby głosowań i wyników i tego, co wy zdecydujecie, te inwestycje będą w pierwszej kolejności zrealizowane. Bo ja jakby mam plan dla całego świata, ale nie mam czasu się z wami pierdolić, że tak powiem, pojedynczo. Dlatego wy jako społeczeństwo musicie podejmować decyzje za wasze życie w waszym kraju i to jest łatwe i to wszystko. I przez kolejne działania, jako że działam globalnie, docieram do całej społeczności planety, gdzie z każdym jednym człowiekiem będę się na spokojnie mógł porozumiewać i wymieniać poglądy, więc docelowo każdy kraj na świecie uzyska tak naprawdę dostęp, jakby jakąś wspólną aplikację sobie stworzy, język oficjalny będzie raczej angielski, to zdecydowanie, nie wiem jaki, to sobie jeszcze ustalę,
Ale nie, angielski, polski, nie wiem, wszystkich języków będzie używać. To jest jeden chuj tak naprawdę, ale ja w tym momencie będę chłonął wiedzę, języki, wszystko, po prostu wszystko, co chciałem. I to jest piękne właśnie w tym wszystkim, w tej historii, bo do tego jako dumny Polak, który zawsze chciał wziąć odpowiedzialność i zawsze uczył się, jak zdobyć władzę, jak wam pomóc, jak później kierować, jak pomagać. O, zawsze uczyłem się, jak być dobrym liderem, a przede wszystkim liderem, to jest chyba to. I jako lider zawsze brałem odpowiedzialność za swoją grupę i dlatego od momentu, kiedy ja stałem się silny, bo zebrałem wszystkie atrybuty, których potrzebowałem, których poszukiwałem przez całe moje życie, bo taki byłem ja, to dzięki temu, że zebrałem te wszystkie atrybuty i że jestem dobrym graczem, postanowiłem w końcu wyjść na świat tym pierwszym filmem i postawiłem wam od razu taką szachownicę i od razu wam pokazałem szachmat, bo ja wygrałem. I to jest ta moja pierwsza gra, dlatego to musiał być ten szachmat, żebyście wiedzieli, że ta gra jest kompletna i skończona, a nie jakieś moje wizje albo wyobrażenia, których wy nie pojmujecie. O. To takie proste. I teraz tak, dzięki temu tak, każdy kolejny materiał to jest taki jakby kolejny scenariusz, a każde moje życie, działanie, mój oddech i pierdnięcie jest kolejnym tak naprawdę zbawieniem dla świata, bo ja tylko niosę pokój i bezpieczeństwo, i ekologię, i innowacyjność, i wirtualną rzeczywistość, i będę tworzył gry edukacyjne, będę tworzył czasopisma, kasety, wszystko. Po prostu będę się dzielił z wami za darmo wiedzą, a jak wy do mnie będziecie przychodzić ze mną rozmawiać, to wtedy dzięki temu szybciej wasze życie zmieni się na lepsze. To tylko tyle. Tylko tyle i aż tyle. I teraz słuchajcie, tak by, o, kolejne działanie, tak? Jak już jestem bezrobotny i mam jeszcze tam 30 mamy, tak? To jest, czy co tam, nie wiem, czy będzie 30 poniedziałek, ale ten. Ja, udało mi się tak. Udało mi się załatwić 5K, rozumiesz? K to 1000, 5000 zł. PLN, to ci nam napiszę. PLN. I to jest ten odpalony kredycik. Bank mi zaufał, tyle mi dał bez poręczenia i tak dalej na moją historię bankową. Polecam Kredyt Agricole zdecydowanie i dziękuję wam za wsparcie, bo to zdecydowanie dla mnie duże wsparcie. I teraz tak. Ja mam 5000, rozumiesz? I pierwszą ratę mogę sobie na spokojnie opłacić, kiedy wynegocjowaliśmy tam bodajże 15 marca. Mearycyan. 15 marca to jest mój deadline, kiedy muszę tu spłacić. I w sumie wszystkie inne moje deadline'y mogę w tym momencie zamknąć już w tym. Bo to jest mój deadline na wszystko. Od tego momentu spłacę wszystkie długi moje, moje długi życia i już w ogóle będzie w chuj zajebiście, bo 15 marca to po prostu uznaję chyba z góry za jakieś kurde no wakacje. I teraz tak, żeby nie było pierdolenia, to na pewno 2 tygodnie. Moje wkurwiliście waszym zachowaniem, to zdecydowanie. Więc 2 tygodnie wakacji i chciałbym w ogóle wyjechać na spokojnie 15 marca. I to jest mój target, jeśli chodzi o moje marzenia, jakieś tam bliskie, a niedalekie. Więc tutaj mamy te wakacje, mamy 5 koła do ten, do spłacenia i tu mam za tą ratę bodajże 1000, rozumiecie? Choćby nie wiem, co się wydarzyło, jaka windykacja jakakolwiek by mnie nie ścigała, cokolwiek tego. Ja za chwilę będę zajebiście wypłacalny, więc to nie ma znaczenia, bo i tak im wszystko oddam i to jeszcze z nawiązką, bo im jeszcze pomogę. Proste. I teraz tak. Ja mam teraz czas działania. Zobaczcie, teraz tak. Z tym dynamiką. Dam, dam, dam. Wszystkie zdrzenia. Widzicie to? Jak to wszystko działa. A dzisiaj na przykład taka prosta historia. Zobaczcie. Bo żeby was poinformować, to do was trzeba dotrzeć, a wy nie macie czasu. Właśnie nie macie czasu, żeby mnie poznać, bo jesteście zabiegani w swoim świecie. I przez to, że wy nie macie czasu mnie poznać, a ja nie mam czasu poznać was, to stworzyłem tą grę, w której możemy się poznać. Haha, jakie to proste. Tam, jakie
i tyle, i tylko tyle, i aż tyle, jakby, więc nie bójcie się, bo ja mam tutaj zdrowo poukładane, w przeciwieństwie, no niestety, do was. I to jest ten najzabawniejszy moment, kiedy zdasz sobie z tego sprawę. I dołączysz do mnie, zasubskrybujesz, polubisz, nie wiem, pomożesz. Każda złotóweczka wpłacona do mnie, tak jak mówię, będzie dynamicznie rozwijana z każdym krokiem. To jest minimum plan na Polskę. To jest milion. Milion miejsc pracy co najmniej, jeśli chodzi o tak, co najmniej. Liczby, liczby, wiedza, informacje nie mam. Lecimy z tym, co mamy. Bo projekt się dzieje. Cały czas, bo ja go tworzę, a przez to, że tworzę go jeszcze dzisiaj sam i to już chyba po raz ostatni tworzę go sam, jako że dobyłem wszystkie elementy układanki, żeby pokazać wam już do końca swoje umiejętności, się z wami nie pierdolić. Na początku postanowiłem wystąpić delikatnie w formie szkolenia, coś tam będzie ciekawić, taki jakiś szumik na pewno. Ale jako że wszystko zgodnie z planem przebiega i wszystko się pokrywa zgodnie z moimi założeniami i kalkulacjami, które obliczyłem do przodu i teraz mogę cały czas zapuszczać swoje informacje i działania i potęgować wszystkie te działania, to tak jak mówię, do 22 lutego mam chuj czasu, żeby zbierać informacje. To jest 20 dni i do tego mam budżet, kurwa, 5 kilo, rozumiesz? I lecę. Zajebiście. A do tego czasu, z każdym kolejnym dniem, będę przekonywał kolejne osoby i będziemy dalej działać. Dynamika rozwoju. Cokolwiek ty nie zrobisz, ja będę zapierdalał. Także dlatego na początku poprosiłem cię, kurwa, o pieniądze, żebyś mi ulżył, żebym mógł szybciej iść do specjalisty, żebym mógł w końcu zadbać o siebie i odpocząć. A ty wolałeś się śmiać i biegać za swoimi wartościami, jebanym zegarkiem, Rolexem, Srexem, za tym, kto ma więcej, kto ma lepszą dupę, sukę, srykę i za swoimi wartościami, pieniążkami przede wszystkim. I godziłeś się na to, żeby twój rząd i debile, których wybierają debile, rządziły debilami i żeby te debile się kręciły dalej we świecie bez echa, kurde, rządzonych przez innych debili właściwie, bo jakbyście byli inteligentni, to byście się już dawno dogadali. I chuj, proste, tak? I tym konkretnym tematem chyba zamykamy już wszystko, co chciałem powiedzieć na dzisiaj i kończymy tą wypowiedź. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.